witajcie na naszym kanale. Ja jestem Amanda, ze mną jest Lena, która jest lalką, jak widać chyba. Robotem, okej. Więc jak widzicie po tytule, dzisiaj będziemy sobie reagować na nasze stare TikToki i musicali. Tutaj się one pojawią. Tak. Tak, one będą tutaj wam się wyświetlać, będziecie oglądać z nami. Dobra, więc tak, żeby też nie przedłużać tego odcinka, to oczywiście zostawiamy subskrypcję, żeby na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. O godzinie 15. Dzisiaj wbiliśmy 55 tysięcy, więc mega, mega wam dziękujemy za to, bo już jesteśmy coraz bliżej. I oczywiście musimy wybrać specjał na 60 tysięcy, więc proszę swoje propozycje pisać w komentarzach. I co? Dajcie papierki w górę. Tak, łapeczki w górę, zapraszamy również na naszego Instagrama i na naszego TikToka. Zaczynamy? Jesteś gotowa? Zaczniemy od mojego pierwszego TikToka, jeszcze to było musicali. I zobaczcie, jak się zmieniłam, albo nie zmieniłam, możecie też napisać wasze reakcje na te TikToki. Nie wiesz? Co? Jeden sen. Jeden sen, Romeo. Co, jak ona wyglądała? Brzydko. Brzydko ona wyglądała? Tak? Ale fajnie, to jest właśnie mój pierwszy filmik i mimo, że gdzieś go kiedyś chciałam usunąć, stwierdziłam, że nie, bo od tego właśnie wszystko się zaczęło. Tu jest kilka pierwszych filmików bez Leny. No. Wtedy Lena jeszcze nie nagrywa, ale spokojnie, zaraz będą za. To był TikTok, z którego naprawdę na tamten moment byłam najbardziej dumna. To była moja korona. No twoja korona. Nie pytałaś. Lenie zabrałam opaski i sobie nagrywałam. Dumna byłam z niego. Nie tu, tu teraz. To znowu, tu już się przyfarbowałam i mam bluzę właśnie od tego chłopaka. I jak ładnie wyglądałaś, to jest najładniejsze. I miałaś te paznokcie ładne. Tu byłaś cała ładniejsza niż ty. Co? Nie, daj spokój. Nie. I w ogóle tu jest opis, kombinujemy z efektami. Tu jest tyle efektów wrzuconych w jeden musicali, że masakra. Dobra. To jest TikTok nagrany w ośrodku dla samotnych matek. Ty miałeś dziecko, nie? Miałam, miałam ciebie, no. I mam bluzę od innego byłego. No, to też jest właśnie TikTok. To był wiralowy TikTok. To był... A nie, to nie. No nie, zostaw. To był TikTok. Nie, tam tego nie widać przecież. Który miał ponad milion wyświetleń, 1,5 miliona chyba. Tylko właśnie tu nam skasowali dźwięk. I wow, ja to nagrałam tak ten, a to nagle poszło w taki viral. Dobra, tu były pierwsze nasze. Sotka była? Były pierwsze nasze przejścia i widać, że nie są one zgrane z muzyką do końca. Sotka była? Pierwsze 20 tysięcy na TikToku, u mojej mamy to nagrywałam. Ale fajnie wymyśliłaś. Tak? No. O, to też jest z Niemczech TikTok. To jest film z wypadku. Bo dużo właśnie osób, zapauzowałam, dużo osób pod ostatnim filmem, gdzie tam coś tam opisaliśmy o wypadku. Nie, włącz to jeszcze raz. Co? No, aha, dobra. Dużo było pytań w ogóle, jaki wypadek, o co chodzi, więc mieliśmy wypadek samochodowy. I może kiedyś, bo na live'ach dużo o tym mówiłam, ale właśnie ludzie prosili o taki film osobny, o wypadku. I nawet chciałam was zabrać w miejsce wypadku, żeby pokazać, opowiedzieć. Dajcie znać, czy chcecie taki film, chcecie o tym po prostu usłyszeć. Ja jestem kurą. No niestety dla Leny wypadek się skończył bardzo źle, Lena leżała na OIOM-ie i to pierwszą dobę, pierwsza doba była decydująca o jej życiu. No a tu mam właśnie z tego TikToka. Czekaj, nie, jeszcze coś chcę powiedzieć. Tu będzie TikTok z tego wypadku, tylko to nie było tak, że ja, wiecie, nie wiem, nagrałam tego TikToka, żeby go wrzucić. Nie, ten TikTok został wrzucony chyba, zobaczymy. 2 września 2019, a wypadek był w... Ale to była smutna wtedy muzyka. No. Wypadek był w czerwcu i ja po prostu... To też było dobrze. Tak. Ja po prostu po jakimś czasie, kiedy już byliśmy wszyscy zdrowi i w ogóle,
dopiero wrzuciłam tego TikToka, żeby, bo gdzieś tam się pojawiły komentarze, że dziecko w szpitalu, a ja, wiecie, sobie nagrywam TikToka, nie, ja sobie nagrywałam po prostu Leny takie sukcesy, jak ona umiała w końcu, nie wiem, zjeść, czy... A skąd wiedziałaś, że będzie wypadek? Nie wiedziałam, bo nie mam nagranego momentu wypadku. I właśnie jak Lena tam potem próbowała chodzić na nowo, jeść na nowo, to ja sobie po prostu nagrywałam dla siebie, bo ja nagrywałam nowe wszystko. Życie, nowe życie mam teraz. I po prostu nagrywałam to wszystko dla siebie, a po paru miesiącach stwierdziłam, że zrobię sobie z tego, powiedzmy, filmik i podłożę smutną muzyczkę, bo ja lubię taki filmik. To, dobra, włączam, włączam. Zaraz my tutaj. Dobra. O, jaka słodka lalka. Jaka słodka lalka. Co to był? Myślę? Tyle! No, pierwszy raz jak usiadła i zjadła i to już zaczęła chodzić. No więcej nie mam, bo też nie nagrywałam wszystkiego, bo wtedy tak nie nagrywałam. Lena, kim chcesz być w przyszłości? YouTuberką! YouTuberką? Tak! Stałaś YouTuberką, widzisz? Tak! Nie, tak. Najlepszy prank na Lenie. Nie, daj mi się kadzi. Dobra. Chcesz zabrać pieczotę? Dobra, to patrz, weź matkę do rączki. Kasia, no. Tutaj wyślisz. Nic nie lubię. Kasy nie robię. Ja tu brałam trochę. A miłości rodzina? Mogę tyle, nie. Kto? No bo tylko tyle. To pierwszy, no nie? Wytrze tą podłogę. Ja. Ty? I się obraziła. Ja teraz powiedziałam, niedobra mama. Usiądź, ładnie. Lena. O. Jak podrywasz chłopaków? Podchodzę i jest mój. No i to też były TikToki, które po prostu poszły z takimi bardzo dużymi zasięgami. Lena. O, kolejne. Pokaż, jak puszczasz oczko. A poderwiemy na to chłopaka? Lena. Bo lubię podrywać chłopaków. Lena. Kolejny. Masz chłopaka? Oczywiście. Nie. A jak się nazywa? Szymon Marcin. Tuba. To ile ty masz tych chłopaków? Mariusz. Lena. No, ale ten to był chyba, no ma prawie 300 tysięcy polubień. On, to już wszyscy potem do tego... Serio? No, to po prostu był hit TikToka swego czasu. Bo wszyscy do niego nagrywali. Nawet Melania z 19, czy Melania z 19 plus, on ma inaczej na imię normalnie, ale nawet ona do niego nagrała. Serio? Tutaj był prank na mnie. Była zemsta z tamtego, którego ja zrobiłam Lenie, bo Lena zawsze się mści. Soli, żelki. Się jest chora. O, jak mnie troszczyła się tutaj. Nie masz chusteczki. A ty masz. Będziesz się tym opiekować? Tak? Kocham cię. O. Patrz, jaka bajsa. Się jest chora. Wystraszyłam Mikołaja w pokoju. Chciałam potańczyć. Tutaj ja byłam tak, bałam się. Czemu? Bo to było nowe mieszkanie. I kurde, ona nagle tak w tej kuchni siedziała i tak zaczęła gadać. I ja myślałam, że ona jakiegoś ducha widzi, no nie? No mega, byłam po prostu przerażona. O, fajne miasta. Kraina Grecja, celebryta. Ulan. Blow. Blow, tak. Gonzo, a jest taki chyba raper, no nie? Getz. Owoc na G? Lena, owoc na G? Malfarta? Nie, granat. Marka na G. Granat! Gucci?
Gorana. Zwierzyna G. Gory. Gory. Szuka Maja. O, ty chyba nie ogarniasz liter jeszcze Lena do końca, co nie? 4, 2, 1, 8, 8. Powróży mi z ręki. Tak. Widzę, że tu urodziłaś piękne dziecko. To znaczy mnie. Ciebie? To znam. O, pierwszy pocałunek Leny. Dlaczego ty masz chłopaka? Tylko Jasia. Anka. I co? To już ma innego po prostu. Co zrobiłaś? Co zrobiłaś? Ten tą głosu po prostu. Yes. Tak? Lenka, co robisz? Walentynkę Jasia, tak? Jak zostałaś od Jasia? Walentynkę i Budzia. Uwaga, kartkę. A skanie. Telefon to lawa. Raz, dwa, trzy. Jedna łyżka to lawa. Jeden. Łyżka! Lena, czapka to lawa. Ja po prostu rzuciłam na ziemię. Podłoga to lawa. O, kim ty jesteś? Leny bunty pierwszy już chyba. Tak się zaczęło. Księżniczki też tak krzyczą? Nie. 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 Ale księżniczki to są nerwowe. Nerwowa jesteś? Przestań wleść. Wleź. Kim ty jesteś? Moja mama jest najpiękniejsza na całym świecie od wszystkich ludzi. Ja nazywam się. Bo. A czemu? Za ten czas. Nie płacz. Bo właśnie najpiękniejszą wszyscy ludzie, moja mama Amanda. I na całym świecie. Nie płacz. Dobra. O, Lena nieuczesana z rana nagrywa za TikToki. To w ogóle nie weszłam w reszcie piosenki, ale... A teraz... Wcześniej umiałeś tańczyć, a teraz... No nie umiesz tańczyć. Teraz się mnie pyta. O! No, Lena nauczyła. Lena, piosenkareczka. Cześć, tutaj Lena. Dzisiaj z mamą daliśmy kanał na YouTube. Czyli kanał mieliśmy duży jakby, ale tam on nie był używany. Dajcie duże łapy w górę do zobaczenia. Wystarczy wpisać Amanda i dacie sobie tutaj, nie wiem czemu zdaje to moje stare profilowe z 2000 Mega. Któregoś roku. No a ten, a tu jest taki pierwszy krótki filmik. Lena? Oh. Zgadniesz, co mam napisane na dłoni? Mama nie. No zgadnij, ja ci dam 5 złotych. Nie, blisko. Blisko. Tam są blisko. A ja takie, a ja myślałam blisko. To co by było jeszcze do blisko. I love you, my baby. Blisko. Nie no, napisałam blisko. Blisko. O, tak się kończył eksperyment matki, jak się naogląda TikToku. Widziałam na moich włosach, a nie na twoich. Loki, przebiżę na TikToku. O, moja impreza. Matka ma wychodne. Miałam cię obudzić z ten. Wylej na siebie gorącą i gorącą na pierwszy, a do drugiego do dziwnym szansie to nie ktoś. Patrz, ja potem się straciłam. Wtedy. O Jezu. O Jezu! Trzy mi zostały! Jeden. Trzy. Ale tak. Trzy kciuki miałam.
chciałam zaprowadzić Lenę do spania. Tu Lena? Chyba ktoś zasnął pod stołem. Dalej będę zasnął na dywanie. Lena, gdzieś do łóżka? Lena zasypia w coraz. Patrzcie, i kolejne, no nie, kolejny stołek. Lena zasypia w coraz. Kółka to była moja kołdra. Kółka to była moja jaskółka. Jak można zasnąć? I łóżko! Jak tak można zasnąć? O! I can feel. Tak, ja wiem, że nie ma przebytka. Nie, no ty to ja kupiłam w Lidlu, to obok Kasi. Więc może ten. Możemy już otwierać. Więc też nie będzie tak do końca ten filmik. Bo... Nie, mamo. No właśnie, więc otwieram dzisiaj nożyczkami. Więc otwieram dzisiaj nożyczkami. Tutaj taki wzrok na mamę, czy na pewno może sama otworzyć? Zawsze tak otwieram. Mama się tam zbombała. Mam taką dziurkę. Albo pa! Albo pa! O, tutaj już. Czekaj, jaka to była piosenka? Wchodzę do szkoły, no to czekam na wreszcie. Julia w mieście. Lena zaczęła już tiktokować. Nie wiedziałam, co ja mam zatańczyć. To było za długie. Koniec. Koniec? Okej, więc chcielibyśmy jeszcze pozdrowić. Na szybko, bo już jest nowe terenie, aparacie. Pozdrawiamy. Ja wybieram. Lena wybierała osobę do pozdrowień. Pozdrawiamy Ananaska. Oraz Marysię. I pozdrawiamy jeszcze Liptona ciasteczko. Tak. Julię Jasek oraz Ninę Ok. Jeżeli wy chcecie zostać pozdrowieni w następnym odcinku, to skomentujcie ten odcinek, a możliwe, że wybierzemy was, bo wybieramy 5 osób z każdego. Ja wybiorę wszystkie razem. I dziękujemy za oglądanie, dziękujemy, że jest was już tutaj tak dużo oraz jeszcze i do jutra, pa pa!